Słowa Ewangelii według świętego Jana. Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów, lud, stojąc po drugiej stronie jeziora, spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie spożyto chleb po modlitwie dziękczynnej Pana, przypłynęły od Tyberiady inne łodzie. A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy Go zaś odnaleźli na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy. Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając, rzekł do nich: Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? To pytanie jest ciągle aktualne. Każdy z nas, chrześcijan, powinien je sobie zadawać każdego dnia. Chcemy pełnić wolę Bożą, ale aby to robić dobrze, musimy mieć pewność, że wiemy, czego od nas oczekuje Bóg. Rozeznawania woli Bożej nie da się wyuczyć w ciągu jednego dnia. Potrzeba wielu tygodni i lat, aby zdobyć tę umiejętność. Rozeznawanie jest sztuką polegającą na wsłuchiwaniu się w głos Ducha Świętego, który przemawia bardzo delikatnie w naszych sercach. Nauka rozeznawania polega w gruncie rzeczy na wyczuleniu się na ten delikatny głos Boga. Od czego zacząć? Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszej dobrej nowinie. Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. A zatem pierwszym krokiem w szkole rozeznawania duchowego jest wiara w Syna Bożego. Wierzyć Jezusowi to znaczy wierzyć w każde słowo, które wypowiedział. To przyjmować Ewangelię otwartym sercem, w pełnym zaufaniu, bez żadnych zastrzeżeń. Wiara jest swego rodzaju inwestycją, dzięki której pomnażamy łaskę i zbieramy dywidendę w postaci cudów i Bożych znaków. Obyśmy się nie okazali złymi sługami, którzy zakopali talent swojej wiary w ziemię, nie spodziewając się żadnego zysku, co najwyżej kary, uznając Boga jedynie za surowego sędziego, a nie za miłosiernego Ojca. Zaryzykujmy. Dajmy się prowadzić Duchowi Świętemu. Uwierzmy w Jezusa i Jego dobrą nowinę. Na kartach Biblii Bóg objawił już swoją wolę. W tej księdze jest wszystko, co nam do szczęśliwego, udanego życia jest potrzebne. Nie szukajmy niczego więcej. Otwórzmy Biblię i uczmy się języka, jakim przemawia do nas Bóg.